Witam Państwa serdecznie. Telewizja Niezależny Lublin, Marcin Truk. Historyczny magazyn śledczy dzisiaj będziemy Państwu przedstawiać. A wraz ze mną, gościem naszego programu, jest mój kolega redakcyjny. A przedstaw się uprzejmie. Tomasz Gontarz. Cześć Tomku, dzień dobry. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy pochylać się nad bardzo ciekawym tematem. Tematem zbrodni gąsawskiej. Otóż mówi się, że cudze chwalicie, swego nie znacie. A nawet trawestując tutaj taki pewien słynny cytat z Mikołaja Reja, a niech żdy narodowie postronnie uznają, iż Polacy nie gęsi swą grę o tron mają. Czyli będzie chodziło o różnego rodzaju sytuacje związane z sukcesją tronu, z władzą, z polityką. Dlaczego doszło do zbrodni w Gąsawie? Dlaczego w ogóle doszło do tego zdarzenia, które będziemy omawiać? Musimy tutaj sięgnąć troszeczkę wcześniej do Europy feudalnej, gdzie ukształtował się z czasem porządek polegający na tym, że Europa się zwasalizowała, a więc król był najwyższym suwerenem, który zarządzał niejako swoimi wasalami. Przy czym dodatkowo tutaj, żeby było trudniej, ukształtowała się również zasada następująca, że wasal mojego wasala nie jest moim wasalem. Czyli jeśli król miał pod sobą, dajmy na to, szereg książąt, a ci pod sobą znowuż swoich wasali, to król zasadniczo rzecz biorąc mógł zarządzać tylko tymi książętami, ponieważ pozostali wasale nie byli jego poddanymi. I w tym tle historycznym zaczęła się też i rodzić koncepcja podziału terytorialnego Polski, a zapoczątkował ją nasz król Bolesław Krzywousty. Książę. Książę Krzywousty, tak. I teraz do czego doszliśmy dzięki temu zapożyczeniu z zachodniej Europy? Więc w 1138 na podstawie testamentu Krzywoustego Polska została przestała być jednorodnym państwem, została rozbita na dzielnice wasalne. Przy czym jedna dzielnica senioralna, która miała teoretycznie sprawować zwierzchność nad dzielnicami pozostałymi i w związku z tym miała niejako zapewniać w pewnym sensie całość funkcjonowania kraju jako jedności. W cudzysłowie jedności oczywiście, bo to już były dzielnice w zasadzie niezależnymi państwami. Ten porządek doprowadził do coraz większego rozdrobnienia, coraz większego osłabienia kraju. No, tutaj sięgając do Europy Zachodniej, między innymi ten porządek rzeczy związany z ustrojem wasalnym spowodował między innymi kwestię powstania problemu. No, jak obdzielić, jak powiedzmy zapewnić swojej progeniturze miejsce pod tak zwanym niebem, no, co doprowadziło potem do słynnych wypraw krzyżowych, gdzie bezdomni w zasadzie, bez ziemi, rycerze, książęta nawet, możnowładcy wybierali się na Bliski Wschód celem zdobycia jakichś ziem czy ewentualnie przywilejów, które by im pozwoliły dalej egzystować na tym poziomie. No i tego typu skażenie, można powiedzieć, polityczne dotknęło również Polskę w postaci właśnie testamentu Krzywoustego. I polegało to na tym, że Polska została rozbita na poszczególne dzielnice z dominacją dzielnicy senioralnej, która teoretycznie miała wszystko scalać w jeden organizm, a przynajmniej ci, którzy byli princepsami, książętami w dzielnicach poszczególnych, mieli słuchać princepsa. No, okazało się, że ten zamiar spełzł na niczym, ponieważ doprowadził do wkrótce, w sumie rzecz biorąc, takich tarć jak tarcia o ziemię, tarcia o politykę. Każda z tych dzielnic właściwie stała się miniaturowym, samodzielnym w zasadzie państwem, które nie bardzo zważało na decyzję princepsa i w związku z tym zaczęła Polska podupadać i tracić coraz to kolejne ziemie, popadać w różne konflikty, często dyktowane zwykłymi takimi jakimiś bardzo prozaicznymi powodami. I tutaj dochodzimy do momentu, gdzie zaczyna się coś dziać pozytywnego w pewnym sensie z punktu widzenia politycznego w Polsce. Dochodzimy do momentu, gdzie zaistniała taka właśnie
Straszna w sumie rzecz biorąc z punktu widzenia ludzkiego, ale z punktu widzenia politycznego być może potrzebna sytuacja, jak zbrodnia w Gąsawie. I tejże zbrodni w Gąsawie przyjrzymy się razem tutaj z kolegą w studiu i powiemy coś na ten temat. Dlaczego doszło do zbrodni w Gąsawskiej? Co ona przyniosła? Jakie były efekty? I kto ewentualnie na tym mógł cokolwiek zyskać? Tak, przede wszystkim witam wszystkich oglądających. No, zdążyłem się przywitać, ale zdążyłem się przedstawić, ale już nie zdążyłem się przywitać, zatem no, z opóźnieniem taki przywitać się musiałem. Tutaj poczyniłeś bardzo ciekawą właśnie parafrazę słów Mikołaja Reja, naszego renesansowego poety, że no, Polacy nie gęsi i swoją grę o tron mają. O tron mają. Tak. No, rzeczywiście jest to bardzo dobra parafraza, jako że to, co się wydarzyło podczas zjazdu książąt piastowskich w Gąsawie, to była rzecz iście wyjęta z serialu czy z książek Gra o Tron. Czyli mamy i kwestię intrygi, i kwestię śmierci, i kwestia zabójstwa tutaj się przejawia. W gruncie rzeczy już opowiedziałeś, na czym polegała ustawa sukcesyjna, czyli ten testament Bolesława Krzywoustego, na czym polegał princeps, książę starszy, że państwo niby miało być zjednoczone, podzielone, zjednoczone, ale w praktyce rzecz biorąc i tak było bardziej podzielone. Natomiast jeszcze za panowania w Krakowie księcia Leszka Białego to w miarę dobrze działało. Leszek Biały był tym princepsem, był księciem zwierzchnim nad wszystkimi. I dlaczego w 1227 roku postanowił zwołać właśnie zjazd książąt w miejscowości Gąsawa, to jest na Kujawach. Przebieg całego zjazdu, no właśnie, tak jak mówiłeś, był tragiczny dla księcia Leszka Białego. Został on tam zamordowany. Doszło do również usiłowania zabójstwa innego księcia, Henryka Brodatego. Ale po kolei. Pierwszą przyczyną, taką główną, myślę, zwołania zjazdu przez Leszka Białego w Gąsawie była sytuacja polityczna w Wielkopolsce. Tam książę Władysław Laskonogi toczył bardzo zacięte boje z Władysławem Odonicem. Obieg wojny przybrał kolej bardzo niekorzystną dla Władysława Laskonogiego, bowiem Władysław Laskonogi, chcąc ostatecznie rozprawić się z Odonicem, zebrawszy całe swoje praktycznie siły, obległ ujście. Jednakże tam nie tylko poprzez koalicję właśnie Władysława Odonica i Świętopełka Pomorskiego został pokonany, ale i również kontrofensywa Odonica doprowadziła do tego, że utraci praktycznie połowę Wielkopolski. Inną sprawą właśnie była współpraca Władysława Odonica i no, wtedy chyba już księcia, można mówić, Świętopełka Pomorskiego, zwany Wielkim. On to wprost uznał, że zrzucił wierzchność księcia Leszka Białego, księcia Princepsa i z namiestnika ogłosił się księciem. Tym bardziej no, ich sojusz polegał na tym, że nawet Świętopełk Pomorski poślubił Eufrozynę, siostrę Władysława Odonica, jak dobrze pamiętam. No i tutaj te dwie kwestie polityczne zapewne skłoniły Leszka Białego do wydania polecenia, zorganizowania takiegoż też zjazdu. Prawdopodobnie właśnie Władysław Laskonogi zwrócił się do Leszka Białego z tym właśnie problemem. No, ja tu mocno przegrywam z Odonicem. Zwracam się do ciebie, książę zwierzchni. Houston, mam problem. Zaraz stracę Wielkopolskę. No w sumie Leszek Biały powinien sobie, właściwie zdawał sobie sprawę z tego, że ten układ, w którym oni funkcjonowali, ten układ polityczny, czy miałem tak stwierdzić, no jest układem bardzo zwichrowanym poprzez swoją nieudolność, niedołężność. Tu w tym momencie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, ile po rozbiciu dzielnicowym Polska straciła terytorium,
No doszlibyśmy do wniosku, że to był układ zdecydowanie osłabiający całość jako państwa. No w dalekiej perspektywie tak. Generalnie bardzo źle na tym wyszliśmy jako państwo, ponieważ utraciliśmy praktycznie cały Śląsk i jedno przynajmniej Pomorze. Późniejsze problemy z odzyskaniem Pomorza, przynajmniej Gdańskiego. No i de facto w sumie Polska została okrojona na długie wieki, odcięta od Odry, odcięta od morza. No, tylko ten skrawek Pomorza Wschodniego, powiedzmy, nas z tym morzem łączył. Ale może zostawmy to na razie na boczku, ponieważ tutaj jeszcze dobrze by było, żebyśmy przeanalizowali, no, kto na tym mógł zyskać, co na tym mógł zyskać. Ale najpierw warto opowiedzieć o przebiegu samego zdarzenia. Tak, o i tym, że... dlaczego doszło w ogóle do tego nieszczęsnego wydarzenia. Książę Leszek Biały został zamordowany, to wspomniałem. Natomiast jaki był najbardziej przypuszczalny przebieg owych wydarzeń? Otóż zjechali się książęta. Był Leszek Biały, był Henryk Brodaty, był Konrad Mazowiecki, być może Władysław Odonicna też się pojawił. Natomiast najbardziej zainteresowany Władysław Laskonogi, co ciekawe, się nie pojawił. Przez trzy dni wszystko szło, można powiedzieć, zgodnie z planem. Książęta dysputowali, ucztowali, zapewne słuchali pieśni trubadurów. Ale czwartego dnia pojawili się uzbrojeni ludzie. I w tamtym czasie akurat książę Leszek Biały przebywał w łaźni. Uzbrojeni się pacze, do łaźni wpadają, zabijają kogo popadnie. Zaczyna się, jak w tytule, krwawa łaźnia. Leszkowi Białemu jednak z tej łaźni na waleta, jak go dobry Pan Bóg stworzył, bez żadnych ubrań uciec, dopadł konia, począł uciekać. Lecz na nic się to zdało, bo około 5 kilometrów od Gąsawy we wsi Marcinkowo, tak jest, został przez owych siepaczy dopadnięty. I akurat tutaj taki ciekawy zbieg okoliczności, że było to we wsi Marcinkowo w dzień kalendarzowy poświęcony świętemu Marcinowi, w dzień świętego Marcina. Prawdopodobnie właśnie Leszek Biały, uciekając na oklep na koniu, nie mając siodła, będąc kompletnie nagi, został przez jednego z zamachowców zabity albo strzału z łuku, albo dosięg go rzucony ostrzep. W każdym razie zjazd w Gąsawie czwartego dnia skończył się dla niego ze skutkiem śmiertelnym. Słowem bardzo niepomyślne. I teraz pytanie w tej sytuacji. Tak wspominałem, że doszło też do próby zabójstwa innego księcia, Henryka Brodatego. Ktoś tu chciał wyraźnie upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. No, aczkolwiek Henrykowi się udało uniknąć w tym momencie, miał, ponieważ nie było go szczęścia w ogóle. Nie było go wtedy w łaźni. Spał do późnego rana we własnym łóżku, nie wiem, czy w namiocie, czy w komnacie. Natomiast też go chcieli zabić. Jedyne, co go uratowało, to rycerz. Niejaki Peregryn z Wisenburga, który poświęciwszy za księcia własne życie, zasłonił go własnym ciałem. Henrykowi Brodatemu udało się przeżyć. I tak był, taki właśnie był tragiczny, można powiedzieć, koniec tego zjazdu. Czwarty dzień nie poszedł zupełnie zgodnie z planem. Miało to oczywiście poważne konsekwencje i skutki dla polityki w czasie rozbicia dzielnicowego, ale nad czym mieliśmy się właśnie w tym programie zastanowić. Znamy właśnie najbardziej przypuszczalną wersję przebiegu owego zjazdu, owego zamachu. Natomiast do dziś trwa spór u historyków, kto tak naprawdę był zleceniodawcą owego zamachu. No i kto na tym naprawdę zyskał. Historycy przede wszystkim wymieniają trzech podejrzanych. Ja natomiast naliczyłem ich aż pięciu. Zacznijmy od głównego podejrzanego przez większość historyków, również ja się z tym zgadzam, Świętopełk Pomorski. No, on miał najprostszy motyw. No i jak gdyby najwięcej zyskał. Sprzeciwił się Leszkowi Białemu, nie uznawał jego zwierzchności, ogłosił się księciem niepodległego Pomorza Gdańskiego, ale musiał zdawać sobie sprawę, że taka koalicja Leszka Białego i pozostałych książąt, przede wszystkim koalicja z Henrykiem Brodatym,
nie byłby w stanie takiej koalicji militarnie samodzielnie pokonać. Żeby zatem pozbyć się zagrożenia, musiał coś wymyślić innego, bardziej niegodziwego i dość niehonorowego, można powiedzieć. Niemniej jednak skutecznego, koniec końców. No, w polityce bardziej i wtedy, nawet w średniowieczu, patrzyli na skuteczność niż na eleganckość i uczciwość w działaniu. To jest pierwszy główny podejrzany. Drugim jest Władysław Odonic. Wiadomo, sojusznik Świętopełka. Wiemy, że no to na niego Władysław Laskonogi się skarżył i to poprzez prawdopodobnie mediację ten spór miał być rozwiązany przez Leszka Białego. Pozbycie się Leszka Białego też było bardzo w jego interesie, no bo przecież militarnie Odonic z Władysławem Laskonogim w Wielkopolsce świetnie sobie radził. Tutaj pojawia się też kwestia porozumienia obu książąt, i Świętopełka, i Władysława Odonica. Być może wspólnie to uknuli, bo obaj mieli w tym w śmierci Leszka Czarnego znakomitą korzyść. Białego. Białego. Dobrze, że mnie poprawiłeś, bo Leszek Czarny to zupełnie inna opowieść. O nim też kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy tutaj z kolei z innym kolegą Jarosławem. No tak. Prawdopodobnie właśnie działali w koalicji, chociaż też mieli spór. Władysław Odonic i Świętopełek. Świętopełek zabrał Odonicowi nakło. Więc też mieli spór, ale tutaj pewnie przypuszczać trzeba, że interes wspólny przeważył. Kolejny podejrzany. No właśnie, co byś powiedział o Henryku Brodatym, bo krążą o nim opowieści, że też mógłby upatrywać swojego jakiegoś kawałka tortu w tej sytuacji i też mógłby na tym coś zyskać. Jak większość w jakiś sposób dążył do uzyskania księstwa krakowskiego. Natomiast no, ledwo uszedł z życiem z tego zjazdu. Też był sojusznikiem Leszka Białego, więc jest najmniejszym podejrzanym. No, sam na siebie byś zamachowców chyba nie nazwał. No, różne są mistyfikacje. Można byłoby zrozumieć, że na przykład jeżeli by zginął bądź został ranny przez przypadek, będąc w łaźni. Ale no, zamachowcy musieli doskonale wiedzieć, że skoro nie znaleźli księcia Henryka Brodatego w łaźni, to musi być gdzieś indziej i musieli go szukać. Więc tutaj Henryka Brodatego wykluczam całkowicie. A jeszcze pozostaje trop zagraniczny. Trop zagraniczny... To może teraz trop zagraniczny, tak? Może no, być Daniel i trop Halicki, zagraniczny, bo ewentualnie to jest... Jego brat Warełko. Mówimy właśnie o tropie zagranicznym, tropie kierującym naszą... Wasylko, przepraszam, nie Warełko. Kierujący naszą uwagę na Ruś Halicko-Włodzimierską. No tak, no bo to niedawny konflikt nawet Leszka Białego z Ruśą Halicką, prawda? 1205 rok, klęska Rusinów w bitwie pod Zawichostem, tam... Pokonują ich połączone siły rycerstwa krakowskiego, Leszka Białego i rycerstwa mazowieckiego, którymi akurat nie dowodził bezpośrednio Konrad Mazowiecki, tylko jego wojewoda Krystyn. Mhm. Natomiast dla Rusinów jest to klęska ogromna. Roman Halicki w owej bitwie poległ. W związku z tym to jest, akurat żaden z historyków tego wątku nie porusza, ale mi wpadło to właśnie, przeszło mi to przez myśl, że właśnie taki trop mógł być zagraniczny i ktoś właśnie śmierć Romana Halickiego mógł tam pomścić. Można powiedzieć, że wojska Leszka Białego przetrąciły wręcz Rusi kręgosłup, tak na dobrą sprawę militarnie. Rusi Halicko-Włodzimierskiej na pewno. W rzeczy samej. I teraz jego następca, powiedzmy, który, właściwie dwóch następców, dwóch synów, mogłoby ewentualnie być branymi pod uwagę jako potencjalny mściciele. Bardzo prawdopodobne, aczkolwiek to jest taka dość luźna hipoteza, przyznam. I nie spotkałem się, ażeby jakikolwiek historyk o tym pisał. To ja na to wpadłem. Natomiast podkreślam, jest to oczywiście z mojej strony tylko hipoteza. Jakichś takich bezpośrednich źródeł, które by o tym mówiły, nie ma. No, historia nie zawsze jest niestety czytelna jak kartka papieru. W związku z czym wiele faktów następuje no, na tak zwany domysł, czy też ewentualnie wyciąganie wniosków na podstawie tego, co się faktycznie wydarzyło. A scenariusz jest obiecujący. No i tak, bo rzeczywiście... kolejny podejrzany. Teraz przejdziemy do kolejnego podejrzanego, który jest moim zdaniem mało prawdopodobny, aczkolwiek niewykluczony, jest również wzmiankowany często przez historyków. Natomiast jest to
Władysław Laskonogi. O dziwo. O dziwo mówię, bo właśnie przecież Władysław Laskonogi był najbardziej zainteresowany, żeby jego sytuację w Wielkopolsce ocalić mediacją. Dlaczego z kolei znajduje się na liście podejrzanych? Przede wszystkim nie pojawił się na zjeździe. Prawdopodobnie się jednak spóźnił po prostu. Drugie, zawarł z Leszkiem Białym tak zwane porozumienie o przeżycie. Polegało to na tym, że w razie bezpotomnej śmierci jednego z nich, drugi przejmuje jego księstwo, jego posiadłości. Natomiast to podejrzenie o to, że za zamachem mógł stać Władysław Laskonogi, trochę przestaje się trzymać kupy, bowiem mniej więcej rok wcześniej właśnie Leszkowi Białemu urodził się syn z jego żony Grzymisławy, Bolesław zwany później Wstydliwym. Czyli jednym słowem upada cała ta teoria. Jakby Władysław Laskonogi traci motyw z pierwszego względu, że właśnie to on potrzebował najbardziej pomocy i pomocy Leszka Białego. Z drugiego właśnie względu, że Leszek Biały miał syna, a traktat mówił o tym, że w razie przejąłby jego posiadłości w razie jego śmierci bezpotomnej. Z tym, że pamiętajmy, że od zostania regentem imię właśnie młodego następcy, dzieciaka, do zostania właściwie samodzielnym władcą tylko jeden krok. I tutaj pojawia się kolejny podejrzany, gdzie nie spotkałem się, że jest on wzmiankowany przez historyków. Mianowicie niesławny Konrad Mazowiecki, który to w naszej historii jest bardzo negatywnie przede wszystkim oceniany za sprowadzenie krzyżaków. Ale nie tylko z tego powodu ma złą reputację. Był to człowiek bardzo okrutny. Wspominałem tutaj o bitwie pod Zawichostem 1205 rok, że dowodził jego wojewoda Krystyn wojskami mazowieckimi. Tego swojego najbliższego współpracownika, co wojskom mazowieckim dał to ogromne zwycięstwo, najpierw oślepił i uwięził, a potem zamordował. Więc był to człowiek, który nie wzbraniał się od pozbywania się sobie najbliższych ludzi. Chociaż miał konflikt polityczny wtedy z Krystynem, ale to nie było absolutnie powód, żeby swojego najlepszego dowódcy się pozbywać. Jakby tak, Konrad Mazowiecki akurat, jeżeli chodzi o takie metody jak zabójstwa, porwania, nie wzbraniał się przed nimi. To było wręcz w jego stylu. Jakbyśmy na podstawie jego działań politycznych i metod mieli sporządzić jego taki portret psychologiczny, to rzeczywiście książę Konrad Mazowiecki jawiłby się nam jako rzeczywiście paskudny charakter. Bezwzględny nawet, bezwzględny, można powiedzieć. No to stąd sprowadzenie krzyżaków, którzy potem wymordowali Prusów i zapewnili, powiedzmy, że względny spokój tutaj na terenach zajmowanych przez Prusów. Powiedzmy, chciał mieć spokój od strony właśnie północnych najazdów. Tylko, że potem Prusów, nie miał spokoju ze strony krzyżaków dla odmiany. Żeby móc w spokoju ubiegać się o księstwo krakowskie. Dlaczego Konrad Mazowiecki jest taki podejrzany? To nie tylko chodzi o jego metody, jakimi się posługiwał. Chodzi o to, że przejęcie władzy w Krakowie było wręcz jego taką polityczną obsesją, jeżeli prześledzimy dokładnie jego biografię. I oczywiście po śmierci Leszka Białego wysunął propozycję, ażeby zostać w Krakowie regentem. Ta propozycja została odrzucona. Próbował jednak ten temat rozwiązać zbrojnie, zostać regentem na siłę. Został jednakże w Małopolsce powstrzymany. Jego wyjście do Małopolski zostało powstrzymane przez właśnie z kolei wojska Henryka Brodatego, który w trzechże bitwach pod rząd go pokonał. Potem Henryka, jak nie udało mu się militarnie z Henrykiem Brodatym, to Henryka Brodatego Konrad Mazowiecki porywa. Dochodzi też już dość później do porwania właśnie Grzymisławy i jej dziecka, późniejszego księcia, Bolesława Wstydliwego. Nad Grzymisławą, wiemy, w niewoli traktował ją bardzo źle, wręcz się nad nią znęcał. Także taki to był paskudny człowiek. Można powiedzieć śmiało osobowości wręcz psychopaty. O ile można mówić o postaci z XIII wieku, że możemy ją zdiagnozować jako psychopatę. Słowem nie miał dobrego PR-u. Ale bądź co bądź, historycy nie zauważyłem, ażeby widzieli w nim potencjalnego podejrzanego,
ale no ja wśród podejrzanych, do grona podejrzanych muszę go przyłączyć. Natomiast jeżeli chodzi o najprawdopodobnego podejrzanego, no to wszyscy tutaj historycy, większość historyków wspomina właśnie Świętopełka Pomorskiego. Jako, że nawet kroniki, czy chyba rocznik Kapituły Krakowskiej i inne kroniki wspominają, że po prostu za śmiercią Leszka Białego stał on, Świętopełk Pomorski, i właśnie ludzie najęci przez niego to byli Pomorzanie. Nikomu nieznani wojowie, krótko powiedziawszy. Tak. No i cóż, szanowni państwo, skutki tego działania były druzgocące dla państwa polskiego, bo potem następowały wieloletnie wojny, wieloletnie zmagania o przejęcie dzielnicy senioralnej i Krakowa. Spowodowało to znaczne osłabienie naszej i siły militarnej, i gospodarczej, i generalnie politycznej. Doprowadziło to w późniejszym okresie do odpadnięcia od Rzeczypospolitej późniejszej, od Polski, czyli naszego kraju. Można mówić Rzeczypospolitej, Pomorza. Jako że już tego słowa Wincenty Kadłubę, piszący na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, używał. Odpadł również Śląsk na rzecz Czechów. I to, co zjednoczył potem Władysław Łokietek, to już był jedynie no, mały kadłubek, który w zasadzie już naszego kraju w niczym praktycznie nie przypominał. Bo straciliśmy Pomorze, Śląsk, Mazowsze praktycznie rzecz biorąc i kolejne ziemie, które mieliśmy wcześniej we władaniu. A niestety ten układ polityczny zdecydowanie nie zdał egzaminu. I dopiero potem jednolita władza centralna zaczęła odradzać naszą Polskę do późniejszych zdobyczy terytorialnych i odbicia części utraconych ziem. No niemniej jednak konsekwencje tego działania w zasadzie można powiedzieć, że odczuwaliśmy aż do II wojny światowej, gdzie dopiero na mocy decyzji Stalina Polska odzyskała ziemie zachodnie aż po Odrę. I dzięki temu praktycznie rzecz biorąc wróciły nasze piastowskie ziemie znowu do macierzy. No paradoksalnie decyzją takiego sukinsyna. Paradoksalnie. Tak, to był paradoks, ale też i nasze w jakiś sposób. No ale to była też utrata kresów. No i coś za coś w tym momencie, tak na dobrą sprawę. Choć biorąc pod uwagę, jakie były napięcia polityczno-społeczne, jeśli chodzi o kresy, to nie wiadomo, czy ta historia, gdy Polska obejmowałaby kresy dalej, miałaby szczęśliwe zakończenie, bo to musiało w jakiś sposób się skończyć swego rodzaju rozwodem czy rozdziałem. No, uniknęliśmy tego typu zawirowań dzięki decyzjom Stalina i miejmy nadzieję, że te granice. No dobrze, może skończmy już chociaż w minimalnym stopniu chwalić tego łajdaka. No, miał swoją skuteczność, jeśli chodzi o politykę. To trzeba mu, jak to się mówi, uznać. Tak no, samo niemniej jednak to jest zupełnie tak samo zresztą temat. Jak i naszemu księciu. Tak czy owak, proszę państwa, skończyło się to dla Polski niezbyt pozytywnie, jeśli chodzi o terytoria. Nie skończyło się to dobrze, jeśli chodzi o jednolitą władzę. Dopiero władza królewska ustanowiła jaki taki porządek rzeczy. W związku z czym, wniosek z tego taki, że rozbicie dzielnicowe generalnie było dla Polski szkodliwe i dobrze, że potem wrócono do jakiegoś takiego bardziej scentralizowanego sposobu zarządzania krajem. To by było dzisiaj tyle, jeśli chodzi o nasze dywagacje jeszcze historyczne. Jeszcze muszę wyznaczyć, że właśnie śmierć Leszka Białego jest przez historyków uznawana za jako taki ostateczny upadek zasady właśnie księcia princepsa, księcia zwierzchniego. Tak, słuszna uwaga, ponieważ od tego momentu możemy mówić, że zasada senioratu przestała istnieć. No i oczywiście feudalna przestała istnieć. Walka zawzięta później między książętami przede wszystkim o tron krakowski. Dokładnie tak. I rozbicie dzielnicowe jak trwało, tak tutaj jeszcze bardziej nabrało. No pogłębiło się w tym momencie, ponieważ zaczęły się w tym momencie tarcze wewnętrzne. Szanowni państwo, mam nadzieję, że zaciekawiliśmy państwa tym wstępem do ciekawostek historycznych, śledczych ciekawostek historycznych i mam nadzieję, że następne nasze programy będą również interesujące dla państwa, jeśli chodzi o różne wykopane z czeluści historii zdarzenia i zjawiska.
A za dzisiaj bardzo dziękujemy za uwagę. Jednocześnie też bardzo byśmy prosili Państwa o to, żeby Państwo o nas pamiętali, jako że nasze funkcjonowanie zależy wyłącznie od Państwa wpłat, od Państwa dobroczynności. W związku z tym zachęcam i bardzo proszę Państwa o dokonywanie wpłat na nasze konto. Dzięki temu będziemy mogli funkcjonować i dzięki temu będziemy mogli przedstawiać coraz to nowe, ciekawe programy. A za dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę Marcin Truk i Tomasz Gontarz. Ja również dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy.